zdalnie sterowani? Odmianą drugiej szkoły myślenia jest teoria, która całkowicie oddziela ducha i ciało, z zachowaniem jednak nadrzędności ducha. Według tej teorii nasz duch nie znajduje się w ciele, ale kieruje nami z jakiegoś odległego miejsca we wszechświecie. Czyli że mamy taki ośrodek zdalnego sterowania. Wielu ludzi zdaje się wyraźnie potwierdzać tę teorię. Trzeba przyznać, że koncepcja takiego zdalnego sterowania w bardzo prosty sposób tłumaczy zjawisko podwójnej osobowości. Po prostu ludzie cierpiący na tę chorobę, być może na skutek zakłóceń komunikacyjnych czy z innych powodów, są na zmianę podłączani do różnych ośrodków dowodzenia. Może w ogóle wszyscy jesteśmy kierowani nie przez siebie, tylko przez jakichś kosmitów? Alchemia życia. Jeśli rację mają zwolennicy pierwszej szkoły, że świadomość jest wynikiem biologicznego rozwoju organizmów, to w niedalekiej przyszłości powinno być możliwe eksperymentalne potwierdzenie tej teorii. Historia przeszła przez, może mniej fundamentalne, ale podobne kontrowersje. Chemia organiczna, na przykład cała olbrzymia dzisiaj gałąź wiedzy, powstała tylko dzięki tym upartym ludziom, którzy wbrew wielu autorytetom wierzyli, że możliwe jest sztuczne stworzenie związków organicznych, czyli związków chemicznych spotykanych przedtem wyłącznie w organizmach żywych. Żadne teoretyczne rozważania nie były w stanie przekonać przeciwników, aż do czasu, kiedy związki